Dzień dobry, witajcie ponownie w aneksie, moi kochani. Witam was tym razem po dwutygodniowej przerwie. Przepraszam, niestety poprzednią niedzielę nie zdążyłam dla was nic nagrać, po prostu nie miałam czasu. Także witam was dzisiaj. I dziś zajmiemy się kolejną sprawą z Kanady, bo tak jak zapowiedziałam, chciałabym się teraz trochę skupić na tych właśnie kanadyjskich sprawach. Również ostatnio dostałam od was dużo ciekawych propozycji, także myślę, że w najbliższej przyszłości będziemy się nie tylko, ale głównie właśnie skupiać na Kanadzie. I dziś kanadyjska sprawa, która muszę przyznać, trochę przypomina mi sprawę sprzed dwóch tygodni, jak i również chyba trochę przypomina mi sprawę Maury Mary, muszę przyznać. Bo mowa o zaginięciu Brianne Wolgram, która zaginęła z Revelstoke. To jest takie małe miasto w Kolumbii Brytyjskiej i to wszystko miało miejsce w 1998 roku. I co ciekawe, ta sprawa przykuła moją uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, jest niezwykle tajemnicza i w sumie ciężko tutaj znaleźć chociaż jedną jakąś taką w miarę sensowną hipotezę czy teorię, co mogło się stać. I biorąc to wszystko pod uwagę, mam również wrażenie, że nie jest o niej tak głośno i nie jest tak znana, jak chyba powinna była być. Ona też zwróciła moją uwagę, dlatego że ja teraz byłam w Revelstoke i co ciekawe, gdy tam byłam, to w ogóle o tej sprawie nie słyszałam, nie wiedziałam o niej wtedy, ani nie zetknęłam się tam z nikim, kto by mi o niej może powiedział. Także jakoś tak jeszcze bardziej mnie to właśnie uderzyło, że byłam w miejscu, gdzie taka dziwna sprawa miała miejsce i zupełnie wtedy o tym nie wiedziałam. Revelstoke to jest takie niewielkie miasto w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie. I mówiąc niewielkie, mam na myśli, że obecnie mieszka tam bodajże około 7,5 tysiąca osób. Natomiast często, w szczególności w zimę na przykład, liczba osób, które się tam zjeżdżają, przypuszczam, jest pewnie taka sama jak liczba mieszkańców i tych osób w tym mieście jest wtedy więcej, ponieważ obecnie to miasto jest dosyć popularne dzięki stokowi narciarskiemu, który tam jest. Także wiele osób tam właśnie przyjeżdża na narty. Ja akurat na nartach tam nie jeździłam, ale właśnie byłam tam z kimś, kto na narty się tam wybrał, także miałam okazję sobie trochę Revelstoke obejrzeć. I muszę wam powiedzieć, że bardzo możliwe, nie chcę mówić na 100%, ale bardzo możliwe, że w ten weekend będę przejazdem w Revelstoke. Więc jeżeli chcecie, to mogę nagrać jakiś taki krótki vlog, nie wiem, 2-3-minutowy, w którym pójdę i nagram tych kilka miejsc związanych z tą sprawą, ponieważ jest tutaj kilka takich charakterystycznych miejsc w Revelstoke, wokół których może ta sprawa się kręci. Więc jeżeli chcecie Revelstoke zobaczyć i gdzieś tam oczywiście, nie wiem, dorzucę jakieś widoki, bo to jest miasto, które znajduje się w górach, no to oczywiście mogę coś takiego dla was zrobić, jeżeli chcecie. Także dajcie znać i już bez przedłużania zapraszam was do sprawy zaginięcia Brianne Wolgram. O Brianne nie ma zbyt wielu informacji, czy może też informacji, które jakoś szczególnie by ją wyróżniały lub powodowały, że Brianne, mając 19 lat, zdecydowałaby się uciec lub że mogła paść ofiarą jakiegoś przestępstwa. Cokolwiek to było, bo w sumie nie wiemy tutaj dokładnie, do czego doszło. Niedługo przed tym, gdy Brianne zaginęła, skończyła liceum i pracowała w czasie lata w dwóch miejscach, ale w niedalekiej przyszłości planowała pójść na studia. Zaledwie tydzień przed swoim zaginięciem razem z przyjaciółmi pojechała do Calgary w Albercie, aby odwiedzić kilka tamtejszych uniwersytetów. Została opisana jako towarzyska dziewczyna, która miała przyjaciół, nawiązywała łatwo znajomości, ale również bywała trochę nieśmiała. W czasie, gdy zaginęła, nie była w żadnym stałym związku, ale podobno interesowała się chłopakami i było w mieście kilku, którzy jej się podobali. Ona też miała w Revelstoke sporo znajomości. W końcu wychowała się tam, chodziła tam do szkoły, a to nie jest duże miasto. Więc miała okazję poznać wiele osób, m.in. poprzez szkołę, poprzez jej dwóch starszych braci oraz w końcu przez te dwie prace, które miała. Mając 19 lat, Brianne mieszkała w Revelstoke ze swoimi rodzicami. Jej dwa starsi bracia zdążyli się już wyprowadzić z domu, więc Brianne była ostatnim, najmłodszym dzieckiem, które jeszcze nie zdążyło wyfrunąć z gniazda. Chociaż pewnie nie upłynęłoby dużo czasu, zanim i Brianne by się usamodzielniła i wyprowadziła z domu. We wrześniu 1998 roku miała dwie prace. Pierwsza z nich była w miejscowym McDonaldzie. Ten McDonald istnieje do dziś i znajduje się przy autostradzie TransCanada w Revelstoke. A drugą jej pracą, z tego co widziałam, była praca na stacji benzynowej Frontier.
I obecnie nie jestem pewna, czy ta stacja dalej istnieje, ale sam Frontier istnieje, tam znajduje się bodajże jakiś motel, sklep. Przypuszczam, że stacja też tam wciąż może być. Oba miejsca były oddalone od siebie o zaledwie kilka minut drogi samochodem. Z tego też powodu Brian czasem brała zmiany w obu miejscach tego samego dnia. Czyli pracowita była z niej dziewczyna. Nie wiem, jaki był jej wymiar godzin, ale wyobrażam sobie, że przynajmniej jedna z tych prac była na pół etatu. Może dwie, nie wiem. Ale Brian właśnie czasem robiła tak, że na przykład szła rano do jednej pracy, na przykład na tą stację benzynową, a wieczorem szła na późną zmianę do McDonalda. Pracowała też na nocne zmiany. Czasem nawet prosto po nocnej zmianie jechała do drugiej pracy na dzienną zmianę. I tutaj naprawdę podziwiam, bo ja też tak robiłam, wprawdzie przez bardzo krótki czas, gdy pod koniec studiów zaczęłam pracować na pełen etat i czasem po 12-godzinnej nocnej zmianie szłam na uczelnię i wspominam ten okres mojego życia jako ten, kiedy byłam cały czas zmęczona, poirytowana, zła. I cóż, gdy jest się młodym, to oczywiście łatwiej się takie rzeczy znosi. Przypuszczam, że Brian, mając 19 lat, radziła sobie z tym całkiem dobrze. W życiu Brian poza jej dwiema pracami nie było niczego innego, co mogłoby ją jakoś szczególnie stresować czy wpływać negatywnie na jej nastrój. Czymś, o czym może warto wspomnieć, czy coś, co może warto wyróżnić, to to, że na około 4 miesiące przed jej zaginięciem zmarł dziadek Brian. Nie wiem, jaka była tutaj relacja Brian z dziadkiem, czy to był ktoś jej bardzo bliski, czy Brian może jakoś ciężko to zniosła, czy nie, ale tak się złożyło, że ten dziadek zostawił Brian, jak i jej braciom, trochę pieniędzy. Nie była to jakoś zawrotna suma, ale wystarczyło, żeby Brian kupiła sobie swój pierwszy samochód. Czarną Akurę z charakterystycznymi złotymi felgami. Brian była z niego dumna, była dumna, że jest tak charakterystyczna i gdy jechała w Revelstoke, to wszyscy znajomi, gdy widzieli ten samochód, to wiedzieli, że to ona. Kupiła go gdzieś w maju 1998 roku. 4 września Brian miała zmianę, wieczorną zmianę w McDonaldzie. To był piątek. A po pracy spotkała się tam z jakimiś przyjaciółkami, spędziła z nimi sporą część nocy, ale następnego dnia, w sobotę, to był 5 września, miała zmianę na stacji benzynowej. I tamtego dnia Brian, jak to określili jej współpracownicy, nie do końca była sobą. Zdawała się być w złym humorze, była albo zmęczona, albo coś się stało, ciężko powiedzieć. Ponieważ ona nie powiedziała nikomu, co tamtego dnia tak dokładnie było nie tak. Ale coś w jej zachowaniu zmieniło się o tyle, że wszyscy w jej otoczeniu zdążyli to zauważyć. Wtedy oczywiście nikt nie wziął tego za nic poważnego, ale w świetle późniejszych wydarzeń jej kiepskie samopoczucie w pracy może mieć jakiś związek ze sprawą. Brian nawet w pewnym momencie na swojej zmianie rozpłakała się. Nie zwierzyła się, nie przyznała się nikomu, co dokładnie spowodowało ten płacz. Tam jakiś menadżer czy kierownik zaproponował jej podobno, że jeżeli źle się czuje, no to może wyjść z tej swojej zmiany wcześniej, może iść do domu. Ale Brian powiedziała, że nie ma takiej potrzeby, ona szybko wzięła się w garść, tam opłukała twarz i była gotowa do dalszej pracy. Zapewniała też, że wszystko w porządku. I zdecydowała się, że zostanie do końca swojej zmiany, czyli do około 18:30. I oczywiście to jest coś, co może mieć bardzo duży związek z tą sprawą, a może również nie mieć żadnego. Ciężko powiedzieć, co wtedy się stało, że Brian czuła się tak źle, czy ktoś jej coś powiedział, czy może po prostu była zmęczona, ponieważ spędziła ze swoimi koleżankami tam na jakiejś imprezie zbyt dużo czasu. Może nie miała siły, może chciała iść do domu, ale wiedziała, że musi zostać w pracy, bo zależało jej na tym, żeby zarobić pieniądze. Może z kimś się pokłóciła, z jakąś przyjaciółką, czy z chłopakiem i źle się z tego powodu czuła. A może jest to jeszcze coś bardziej błahego, na przykład, nie wiem, jakiś klient był dla niej niemiły, czy właśnie w pracy miało miejsce coś, co jakoś zepsuło jej humor, ale jakoś tak nikt ze współpracowników tego nie zauważył, czy tego nie połączył. Tak czy inaczej, nie wiem jak wam, ale mnie się tutaj troszkę to kojarzy ze sprawą, tak zgadujecie, ze sprawą Mary Mary, ponieważ ona też na kilka dni przed swoim zaginięciem miała taką sytuację, kiedy w pracy się rozpłakała i zachowywała się dosyć dziwnie. Ale wracając do Brian, to ona z pracy pojechała prosto do domu, do swoich rodziców.
I rodzice tamtego wieczoru zbierali się do jakiegoś grilla do znajomych. To była sobota, zresztą to był długi weekend. Poniedziałek również był wolny od pracy. Więc prawie chyba wszyscy w Riverstoke, w szczególności, że no cóż, to był początek września, było jeszcze ciepło, więc wszyscy gdzieś tam jeszcze korzystali z tych ostatnich dni lata, z dobrej pogody, z tego, że jest długie wolne. No i wszyscy gdzieś tam wychodzili, coś robili. Także jej rodzice szli na grilla do jakichś znajomych i Brienne początkowo planowała iść z nimi. Ale jednak po powrocie do domu powiedziała im, że jest zbyt zmęczona i woli zostać w domu i uciąć sobie niewielką drzemkę. A później może spotka się z przyjaciółmi. Także rodzice zostawili Brienne samą w domu, ona poszła się zdrzemnąć. I z tego, co przeczytałam, to oni chyba nie zauważyli wtedy, żeby z nią coś było nie tak, żeby ona wydawała się jakaś, nie wiem, w złym humorze, jakaś przybita, czy żeby wyglądało na to, że płakała. Była podobno zmęczona, powiedziała, że chce się zdrzemnąć, ale to było wszystko. Brienne musiała obudzić się gdzieś przed 21, ponieważ o 21 zadzwoniła z domowego telefonu do swojej przyjaciółki, Christy Kane, która była wtedy w pracy. Christy i Brienne znały się ze szkoły, przyjaźniły się od wielu lat. Dzwoniły do siebie prawie codziennie, a w czasie lata również jej widywały się prawie codziennie. Christy była tego wieczora w pracy i kończyła swoją zmianę gdzieś około 23:15. Więc dziewczyny umówiły się, że Brienne po nią pojedzie. Nie wiem, gdzie planowały jechać dalej, ale przypuszczam, że właśnie może na jakąś małą domówkę, może chciały spędzić czas razem lub na jakiejś niewielkiej imprezie, czy może po prostu pojeździć gdzieś samochodem po okolicy, bo Brienne podobno bardzo lubiła wozić znajomych swoim nowym autem. Wiadomo, to było lato, początek września, było ciepło, więc Brienne oczywiście chciała każdą możliwą wolną chwilę spędzić gdzieś poza domem. Ale jednak niestety Brienne nigdy nie pojawiła się pod pracą Christy. Gdzieś około 23:20 Christy zadzwoniła z pracy do domu Brienne, aby zapytać, czy może zmieniły się plany lub czy Brienne zasnęła albo zmieniła zdanie, zapomniała, ale nikogo w domu nie było i nikt tego telefonu nie odebrał. Także Christy poczekała jeszcze chwilę, myśląc, że może Brienne jest po prostu spóźniona, wyszła jest już z domu i jest teraz gdzieś w drodze po nią. Ale droga z domu Brienne do pracy Christy nie zajmowała zbyt dużo czasu, więc gdy zaczęło się robić coraz później, a Brienne się nie pojawiała, to Christy po prostu wróciła do domu na własną rękę. Powiedziała później, że była lekko zdziwiona i nawet zdenerwowana, ponieważ Brienne nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiła. Jeżeli dziewczyny się gdzieś na coś umówiły i Brienne nie mogła się pojawić, to zawsze dawała wcześniej znać. A już na pewno nie zostawiłaby Christy samej o dosyć późnej porze, w momencie, gdy zobowiązała się ją odebrać. Potwierdziła to też mama Brienne, Cheryl, która powiedziała, że Brienne była zawsze bardzo odpowiedzialna. I cóż, Christy wróciła do domu i liczyła na to, że Brienne do niej zadzwoni, że wyjaśni, co się stało. Dlatego Christy nie poszła od razu spać. Myślała, że może jej przyjaciółka wciąż jednak do niej przyjedzie, albo zadzwoni i powie, że miała jakąś niewyjaśnioną sytuację, że coś się stało. Ale telefon milczał i nie dawało to Christy wyraźnie spokoju, bo tuż po 3 w nocy postanowiła ponownie zadzwonić do jej domu. O tej porze już w domu byli rodzice Brienne. Oni, gdy wrócili do domu z tego grilla, no to nie zdziwiła ich nieobecność córki. Bo ona im tam właśnie powiedziała, zanim poszli na tego grilla, że ona planuje spotkać się z Christy tamtego wieczoru, także oni się właśnie spodziewali, że jej w domu może nie być. Ale gdy usłyszeli historię Christy, usłyszeli, że Brienne powiedziała, że po nią przyjedzie, że się nie pojawiła, że milczy, nie wiadomo gdzie jest, no to oczywiście podzielili jej obawy. Pomyśleli, że może coś się stało, może Brienne miała wypadek, albo zepsuje się samochód i utknęła gdzieś, potrzebuje pomocy. Cheryl wsiadła od razu w swój samochód i zaczęła jeździć po Revelstoke, w nadziei, że gdzieś zobaczy samochód Brienne. W końcu rano zgłosili jej zaginięcie na policję. I jak możecie sobie wyobrazić, wtedy miało miejsce coś, co niestety często ma miejsce, gdy z domu wychodzi jakaś młoda osoba i nie wraca. Rodzice często słyszą, że muszą dać jej trochę więcej czasu, ponieważ jest pełnoletnia, jest młoda, może gdzieś baluje, może za dużo wypiła, może leczy kaca i chce wytrzeźwieć, zanim wróci do domu, więc trzeba zaczekać. Co oczywiście wprowadziło rodziców Brienne w furię, ponieważ oni wiedzieli, że gdyby ich córka gdzieś zabalowała i leczyła kaca, to po prostu by zadzwoniła i im to powiedziała.
Nie byłoby żadnego problemu, żeby to ukrywać, w końcu była pełnoletnia. Ale gdy Brienne nie pojawiła się w domu ani następnego dnia, 6 września, ani 7 września, nie zadzwoniła, nie dała znaku życia, nikt nigdzie jej nie widział, to sprawa zaczęła być traktowana poważniej. Mamy rok 1998, więc niestety nie możemy sprawdzić monitoringu w okolicy. Nie możemy sprawdzić miejsc, obok których Brienne może tamtej nocy przejechała, żeby zobaczyć, czy gdzieś widziano jej auto albo samą Brienne. Ale zamiast tego popytano w różnych sklepach, restauracjach, miejscach, gdzie Brienne może pojawiła się tamtej nocy, czy właśnie obok których może przejechała w drodze po Christie. Rozwieszono też plakaty z jej zdjęciem oczywiście. I w końcu udało się ustalić kilka następujących rzeczy. W którymś momencie tamtej nocy, gdzieś pomiędzy 21, bo wiemy, że o 21 Brienne była jeszcze w domu, ponieważ dzwoniła wtedy z domowego telefonu do Christie, a 23.15, gdy miała Christie odebrać, Brienne gdzieś pomiędzy w tym czasie wpadła na chwilę do swojej pracy na stacji benzynowej. Wtedy na zmianie była jakaś jej bliska koleżanka, która potrzebowała kupić alkohol ze sklepu monopolowego, ale jej zmiana kończyła się dosyć późno, już po tym, gdy ten sklep zamykał się na noc. Więc ta koleżanka zadzwoniła i zapytała, czy Brienne nie mogłaby gdzieś po drodze kupić dla niej tego alkoholu i podrzucić jej go do pracy, a ona jej odda pieniądze. Brienne to oczywiście bez problemu uczyniła i gdy tam wpadła na tą stację benzynową, dała jej tam alkohol, rozmawiała z nim kilka chwil i wyszła. Przypuszczam, że musiał być pewnie gdzieś pomiędzy 22 a 22.30. Bo po raz kolejny była widziana właśnie gdzieś około 22.30. Kilku świadków widziało dziewczynę w białej podkoszulce, dżinsach i czarnych sandałach. Czyli dokładnie w tym, co Brienne tamtej nocy miała na sobie. Widziano ją przed sklepem 7-Eleven na Victoria Road w Revelstoke. Zaledwie 2 kilometry od stacji benzynowej, gdzie była wcześniej. Czyli przebieg wydarzeń tamtego wieczoru wygląda mniej więcej tak, że Brienne wyszła z domu gdzieś po 21, po tym gdy zakończyła rozmowę telefoniczną z Christie. Pojechała kupić ten alkohol koleżance z pracy, później pojechała go jej zawieźć. I ponieważ wciąż miała jeszcze pewnie około 45 minut, zanim Christie wyjdzie z pracy, to pojechała do 7-Eleven, może kupić jakieś przekąski. Brienne podobno w lecie piła dużo slurpees, czyli takich mrożonych drinków czy szejków, które są właśnie bardzo popularne w 7-Eleven. Ale nie wiem właśnie, czy ona w ogóle weszła do tego sklepu, czy coś tam kupiła, czy właśnie w ogóle miała okazję wyjść do środka, ponieważ ona przez świadków była widziana jedynie przed sklepem. I co ciekawe, nie była sama. Była w towarzystwie 3 dziewczyn. I możliwe oczywiście, że może po prostu wpadła na jakieś koleżanki. W końcu to małe miasto. Brienne znała wiele osób w Revelstoke, w szczególności młodych osób w jej wieku, więc może właśnie spotkała tam kogoś, kogo zna. Ale problem w tym, że te kobiety do dziś nie zostały zidentyfikowane. Do dziś nie wiemy, kim były i dlaczego nie zgłosiły się na policję. Udało się stworzyć portrety pamięciowe 2 z 3 widzianych wtedy kobiet. Niestety tej trzeciej nikt nie zapamiętał. A tych portretów też jest kilka różnych wersji, ponieważ było kilku świadków, więc po prostu stworzono portret na podstawie zeznania każdego z nich. Pokażę wam je tutaj i myślę, że one nie są najdokładniejsze, ale widać w nich jakieś takie podobieństwo, widać podobieństwo w tym, co ci świadkowie zapamiętali. Co powoduje, że myślę, że gdyby te kobiety pochodziły z Revelstoke, czy gdzieś z okolic, a już w szczególności, jeżeli należałyby gdzieś do jakiegoś grona znajomych Brienne, to ktoś wcześniej czy później powinien je rozpoznać, powinien je skojarzyć. A niestety nic takiego nie miało miejsca. Jak wspomniałam, tamten weekend w Revelstoke to był długi weekend. 7 września było święto pracy, więc wiele osób gdzieś tam wyjeżdżało na weekend. Jak również z tej okazji odbywał się w Revelstoke jakiś turniej softballa, o ile dobrze pamiętam. Więc w mieście też było sporo przyjezdnych, więcej niż zwykle. I nie wiem, jak to wyglądało pod koniec lat 90., ale teraz w Revelstoke jest sporo turystów, w szczególności zimą. Głównie ze względu na dosyć popularny stok narciarski, który się tam znajduje. Ale Revelstoke, jak i wiele innych miasteczek w górach w Kolumbii Brytyjskiej, w lecie również odwiedza dużo osób, przynajmniej przejazdem. Głównie właśnie ze względu na przepiękne góry, ścieżki turystyczne, wspaniałe widoki.
Ale tak czy inaczej było możliwe, że te trzy kobiety były po prostu spoza miasta, może nawet spoza Kolumbii Brytyjskiej. Dlatego nigdy nie zostały rozpoznane i może nawet nigdy nie dowiedziały się o zaginięciu Brienne i nie wiedziały, że są poszukiwane w tej sprawie. Znalazł się też świadek, który tamtej nocy wyjeżdżał z Revelstoke, jechał w kierunku południowym i przez jakiś czas jechał za samochodem, czarną Acurą, odpowiadającą opisowi samochodu Brienne. Z tego, co ten mężczyzna zapamiętał, to w środku były cztery kobiety, co zdaje się łączyć taką spójną całość. Kimkolwiek te trzy kobiety spod sklepu były, najwyraźniej wsiadły z Brian do samochodu i cała czwórka opuściła Revelstoke. I jeżeli ten świadek się nie myli i istotnie w tym samochodzie była Brian, to z jakiegoś powodu postanowiła nagle porzucić swoje plany, które miała tamtego wieczoru, postanowiła zostawić przyjaciółkę, że tak to ujmę, na lodzie, nie dać jej znać, że zmieniła planu i gdzieś odjechać. No, chyba oczywiście, że Brian nie pojechała z nimi dobrowolnie. Ale gdziekolwiek nie pojechały, słuch po nich i po Brian zaginął. Jej rodzina twierdziła zgodnie, że Brian nie była typem osoby, która tak po prostu rzuciłaby wszystko i gdzieś wyjechała, zupełnie nikomu nic o tym nie mówiąc. Poza tym z domu, z jej pokoju dokładnie, nic nie zginęło. Jedyne, czego brakowało, to jej samochodu właśnie i ubrania, które miała tamtej nocy na sobie. Od tamtego wieczoru nie było też żadnej aktywności na jej koncie bankowym. I tak upłynęło kilka dni i w końcu, to był 10 września, udało się odnaleźć samochód Brian. Znaleziono go porzuconego 28 km na południe od Revelstoke. Tak dokładniej w lesie w okolicy Echo Colex Falls, takim niewielkim zespole wodospadów, zaraz właśnie na południe od Revelstoke. I właśnie w okolicy tych wodospadach, w lasach znajduje się sporo dróg, których często nawet nie ma na mapach, czy które nawet nie mają nazwy, i które służą głównie tam na przykład do zwożenia drewna z lasu. I na jednej z nich, o nazwie Echo Lake Road, patrol królewskiej kanadyjskiej policji konnej zauważył właśnie porzucony samochód. Charakterystyczną czarną Acurę ze złotymi felgami, samochód Brian. Auto było w niewielkim rowie koło drogi. Wyglądało to trochę tak, jakby auto wypadło z drogi na jakimś ostrym zakręcie i uderzyło w drzewo. Ale podobno nie wyglądało to aż tak poważnie, jak brzmi. Auto miało jedynie niewielkie uszkodzenia i prawdopodobnie pasażerowie tego samochodu wyszli z tego niewielkiego wypadku bez większych obrażeń. Przynajmniej tak się przypuszcza. Jednak sposób, w jaki to auto wpadło do rowu, uniemożliwiło wyciągnięcie go stamtąd bez pomocy drogowej. Dotarcie do tego miejsca z Revelstoke, czy dokładnie z domu Brian, zajmuje około 45 minut jazdy samochodem. Warto też zwrócić uwagę, że ta droga to nie jest jakaś popularna droga, w ogóle ciężko ją nawet znaleźć na Google Maps. I aby wiedzieć o jej istnieniu i jak tam do niej dotrzeć, trzeba być przynajmniej do jakiegoś stopnia zeznajomionym z okolicą. I co było najdziwniejsze, ta droga donikąd nie prowadzi. Ona po prostu idzie w górę do środka lasu i tam się kończy. Nikt nie potrafiłby wyjaśnić, co Brian miałaby na niej robić. Nikt z jej bliskich też nie kojarzył, aby kiedykolwiek wcześniej tam była z jakiegoś powodu, czy aby wspominała o tej drodze, czy tamtych okolicach w ogóle. Co jeszcze dziwniejsze, w schowku na rękawiczki w samochodzie znaleziono ponad $200 kanadyjskich w gotówce. Brian tamtego dnia otrzymała czek z pracy i poszła go spieniężyć w banku i wierzy się, że te pieniądze to są właśnie te pieniądze, które odebrała tamtego dnia z banku. Poza tym w schowku znajdowała się też jej karta do bankomatu i prawo jazdy. Silnik był włączony, lecz kluczyki wciąż znajdowały się w stacyjce. Można też przeczytać, że niedopałki papierosów zostały znalezione w samochodzie, co było dość dziwne, ponieważ Brian nie paliła. Ale oczywiście palić mogły jej koleżanki i koledzy, których Brian często woziła przez całe lato, więc te niedopałki mogą zupełnie nie być związane ze sprawą. W pobliżu samochodu w błocie znaleziono też jeden odcisk buta, dosyć sporego buta, prawdopodobnie męskiego, ale znów nie wiadomo, czy ten odcisk był już tam wcześniej, zanim to auto tam wylądowało, czy zostawiła go osoba jakąś z tą sprawą związana. A potem, gdy wieść o znalezieniu samochodu rozeszła się po Revelstoke, to na policję zgłosił się mężczyzna, który na kilka dni przed znalezieniem samochodu, to było 6 września dokładnie, czyli w niedzielę, jechał tamtą drogą na polowanie.
On przejechał koło tej drogi, nie jechał dokładnie nią, także on nie miał okazji zobaczyć, czy ten samochód już tam w tym rowie się znajdował. On nie widział tego miejsca, ale gdy jechał, to w pobliżu zobaczył idącą wzdłuż drogi młodą kobietę, czy nawet nastolatkę. To było o 8 rano w niedzielę. Brian była po raz ostatni widziana noc wcześniej, około 23. I ponieważ jest to droga dosyć wąska, nie ma tam żadnego pobocza dla pieszych, to ten mężczyzna musiał znacznie skręcić, aby wminąć tę kobietę. I gdy przejechał koło niej, to zwolnił i wykrzyknął do niej słowa przywitania. Ale ta kobieta w ogóle nie zareagowała, nie odpowiedziała na jego pozdrowienie, nawet nie spojrzała na niego, po prostu szła dalej przed siebie i zupełnie go ignorowała. No więc on po prostu odjechał. I powiedział, że on nie przyjrzał się jej zbyt dobrze. Jedyne, co zapamiętał, to to, że miała na sobie krótkie spodenki. Co oczywiście nie pasuje do tego, co Brian miała na sobie poprzedniego wieczoru, czyli długie, ciemne dżinsy. Sprowadzono grupy poszukiwawcze do tego miejsca, przeszukano oczywiście sporą część lasu wokół miejsca wypadku, sprowadzono helikopter, sprowadzono psy tropiące, które podjęły trop, ale straciły go zaledwie kilka metrów od samochodu. Znów do złudzenia przypomina mi to sprawę Mary Mary. Zaoferowano też nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów kanadyjskich osobie, która pomoże wskazać miejsce pobytu Brian, albo pomoże przynajmniej zidentyfikować te trzy nieznane kobiety. Ale nikt nigdy po tą nagrodę się nie zgłosił. I myślę, że warto też pamiętać, że przez to miasto przechodzi autostrada. Więc przez Revelstoke tak naprawdę codziennie przebija się wielu ludzi. Jeżeli, nie wiem, jedziemy na przykład z Calgary do Vancouver czy jakiegoś innego miasta gdzieś po drodze, to najprawdopodobniej przejedziemy właśnie przez Revelstoke. I ta sprawa nie jest zaliczana do spraw z autostrady West, o której już kiedyś było kilka odcinków, ponieważ nie miała po prostu miejsca wystarczająco blisko. Ale wciąż jesteśmy tutaj w obrębie tej samej prowincji. I tak poza tym też to mam wrażenie, że właśnie w tej sprawie Brian jest sporo podobieństw do wielu innych zaginięć z autostrady West. Mamy zaginioną dziewczynę, ostatni raz widzianą gdzieś przy autostradzie, w małym miasteczku na odludziu, i auto zostaje znalezione, porzucone w lesie. Jest tutaj też wiele niewiadomych i wiele niepewnych informacji, jak na przykład ten mężczyzna, czy ten myśliwy, który jechał tam koło tej drogi i widział jakąś kobietę idącą w szortach. I z tego, co zrozumiałam, to ona była w takim miejscu, że wyglądało na to, że ona nadeszła z tamtej strony, gdzie to auto zostało później znalezione. Trochę tak, jakby je tam porzuciła, a później wracała pieszo. Ale jeżeli tak, to ciekawe, kim była. Możliwe oczywiście, że była to sama Brian, która swoje auto postanowiła tam z jakiegoś powodu porzucić, czy przypadkiem je rozbiła. Ale jeżeli tak, to nie zgadza się to, co miała wtedy na sobie, oraz nie wiemy, co stało się z nią dalej. Jest też oczywiście możliwe, że ta kobieta była jedną właśnie z tych trzech kobiet widzianych przed 7-Eleven razem z Brian. Ale musimy też pamiętać, że równie dobrze ona może z całą sprawą nie mieć tak naprawdę nic wspólnego. Ponieważ trzeba pamiętać, że ten myśliwy nie przejeżdżał wtedy tamtą drogą, on nie widział tam żadnego samochodu, więc nie wiemy, czy samochód Brian wtedy już tam był porzucony, czy może wylądował tam dopiero w następnych dniach. Oczywiście rzuca się też w oczy jej dziwne zachowanie, to, że ona tego myśliwego zupełnie zignorowała, nie odezwała się do niego, tylko szła i patrzyła się przed siebie. Ale to pewnie też można jakoś wyjaśnić. Może po prostu postanowiła go zignorować, ponieważ bała się, że o nią zaczepia. W końcu była sama w lesie i mogła się wystraszyć jakiegoś samotnego mężczyzny w samochodzie, który nagle przy niej zwolnił i zaczął do niej gadać. I mam takie wrażenie, że to auto wylądowało w tym miejscu, gdzie zostało znalezione właśnie przez jakiś wypadek. To znaczy mam wrażenie, że ktoś chciał to auto gdzieś w lesie ukryć. Nie wiem, może wyjechać w nim jakieś takie miejsce, gdzie nie zostałoby tak łatwo znalezione. Może zrzucić je z jakiejś skarpy do jakiegoś rowu, tak żeby nie było aż tak widoczne. Ale jechał zbyt szybko, nieostrożnie, wypadł z drogi, wpadł do tego rowu, auto utknęło i musiało zostać tam porzucone. No i właśnie, przechodząc jeszcze do tych trzech kobiet, z którymi Brian była widziana. Przyszło mi, pamiętam na początku, gdy pierwszy raz usłyszałam o tej sprawie, przyszło mi do głowy, że te kobiety to mogły być jakieś oszustki. Może próbowały na przykład zaprzyjaźnić się z innymi samymi kobietami, albo na przykład poprosić je o pomoc, jakoś je zagadać, aby, nie wiem, na przykład móc ukraść im samochód. Nie wiem, one mogły na przykład dawać właśnie jakieś turystki, nie wiem, zagadywać gdzieś właśnie ludzi, próbować, nie wiem, jakoś
ich zagadać, powiedzieć, że mają jakiś problem, może nie wiem, próbowały właśnie w ten sposób ukraść komuś samochód albo pieniądze, nie wiem, ale tak czy inaczej, jeżeli właśnie taki był ich zamiar, one na przykład chciały coś ukraść, to dlaczego ten samochód tak porzuciły oraz dlaczego nikt nie wziął pieniędzy, które były w samochodzie? Ale jest też tam jakaś możliwość, że one nie miały nic wspólnego z tą sprawą. Bo może naprawdę były w Revelstoke tylko przejazdem, może na przykład tylko zapytały o coś Brienne, zapytały o drogę na przykład, albo czy, nie wiem, może im polecić jakieś miejsce na nocleg na przykład. A może one wcale ze sobą nie rozmawiały, tylko ktoś odniósł takie wrażenie po prostu. Tutaj przypomina mi się sprawa Michaeli Bali, w której to Michaela była widziana opuszczająca stację autobusową z jakimś mężczyzną, który miał tatuaż na ręce. Przez długi czas tego mężczyzny szukano, uważano, że on może być podejrzany, a on się później znalazł, sam się zgłosił na policję i okazało się, że oni wcale nie byli razem, oni nawet słowa nie zamienili. Po prostu wychodzili z budynku w tym samym czasie i on przytrzymał dla niej drzwi. Dlatego dla niektórych to wyglądało, jakby oni wychodzili razem, więc może tutaj też coś podobnego miało miejsce. Bo pamiętajmy też, że bazujemy tylko na tym, co zapamiętało kilku świadków. A było to w nocy, było ciemno. No i ludzka pamięć jest zawodna. No ale jeżeli założymy, że według tego Brienne była po raz ostatni widziana o 22:30, a miała odebrać swoją przyjaciółkę Christy 45 minut później, około 23:15, to znaczy, że w ciągu tych 45 minut stało się coś, co spowodowało, że Brienne zupełnie zmieniła plany. Czy z własnej woli, czy nie. Wydaje mi się, że nie z własnej, że została zmuszona do opuszczenia Revelstoke. I ciężko mi powiedzieć, co tutaj mogło się stać. Mam wrażenie, że zarówno ta opcja, że Brienne mogła paść ofiarą kogoś zupełnie jej nieznajomego, to znaczy kogoś, kto gdzieś tam właśnie przejeżdżał przez miasto i wykorzystał fakt, że była sama. Mam wrażenie, że jest to praktycznie tak samo prawdopodobne, jak to, że Brienne mogła paść ofiarą kogoś, kogo znała, kogoś jej bliskiego. Jestem tak mniej więcej, nie wiem, 50-50, nie mogę zdecydować, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne. Co ciekawe, jej rodzina ufundowała w Revelstoke w jednym parku taki mały pomnik, powiedzmy, dedykowany Brienne z aniołkiem. I co ciekawe, ten posążek aniołka ma skrzydła i te skrzydła kilka razy zostały przez kogoś oderwane. I z powodu aktów wandalizmu w końcu ten pomnik otoczono takim ogrodzeniem. Ten anioł wygląda właśnie jakby siedział w klatce. Pokażę wam tutaj jakieś zdjęcie. I to też mnie zastanawiało, dlaczego ktoś się tak jakoś, nie wiem, uwziął na ten nieszczęsny pomnik. Ale jakoś tak też to powoduje, że się właśnie zastanawiam, czy są może jeszcze w Revelstoke osoby, które wiedzą o tej sprawie więcej niż mówią. I też chciałabym wiedzieć, jak dobrze przesłuchano bliskich Brian, w szczególności przyjaciół, znajomych i wszystkie te osoby, z którymi spędzała czas tamtego lata. Bo nie ma o tym za dużo informacji. Przypuszczam, że te osoby oczywiście zostały przesłuchane, ale że może niczego tam nie było, nie było tam żadnych ważnych poszlak, to nie ujawniono na ten temat zbyt wielu informacji. Ale właśnie to też by mnie interesowało, czy może Brian miała wśród znajomych kogoś może bardziej podejrzanego, czy zamieszanego w jakieś niejasne sprawy. I gdzieś tam muszę przyznać, że wciąż nie przestaje mnie to zaskakiwać, jak wiele jest takich przedziwnych, niewyjaśnionych spraw, które gdzieś tam wciąż jednak mają miejsce praktycznie pod naszym nosem, a my o nich nie wiemy. Słyszymy o tych oczywiście bardzo głośnych sprawach. Prawie chyba każdy z nas słyszał o Morze Mary, o, nie wiem, Brianie Maitland, o wielu innych głośnych zaginięciach, a na świecie jest cała masa zaginięć, które jednak jakoś tak nigdy nie otrzymują aż takiego rozgłosu. A mam wrażenie, że właśnie warto też o nich pamiętać i zachęcam Was i sama też sobie obiecuję, że będę właśnie jeszcze bardziej grzebać, jeszcze bardziej wyszukiwać takie mniej głośne sprawy. Bo przypuszczam, obawiam się, że niestety jest ich wciąż całe mnóstwo. Z tego co widziałam, dalej oferowana jest nagroda bodajże 20 tysięcy dolarów za informacje, które mogą pomóc ustalić, co stało się z Brienne. Natomiast do dziś po prostu potem nagle nikt się nie zgłosił. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś jest jakaś malutka szansa, że coś w tej sprawie się zmieni, usłyszymy coś nowego, coś się rozwiąże. I to chyba tyle na dziś. Żegnam się z Wami. Dziękuję za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Dziękują również moje koty, jak zawsze.
i widzimy się za tydzień, mam nadzieję. Pa!